Pamiętacie może z poprzednich odcinków, wspomniałem chyba czwartej części, że wspomnę o tym, dlaczego jestem w stanie zrozumieć osoby wyżywające się agresywnie na innych, nawet jeżeli ci inni to są osoby zupełnie nieszkodliwe, a nawet dużo słabsze, na przykład dorośli wyżywający się na dzieciach. W zasadzie dotyczy to w ogóle, skąd się bierze agresja u ludzi, zwłaszcza nieuzasadniona, ale ogólnie też. Przede wszystkim dla niektórych to będzie oczywiste, dla innych być może nie. Agresja jest naturalną reakcją na stres. I o ile powinna być, wiadomo, adekwatna, to żeby agresja była adekwatna, to człowiek albo musi mieć wyrobione właściwe odruchy, albo musi je sobie dopiero wyrobić, używając do tego tak zwanego rozumu, intelektu, analizy. I tu się często pojawia problem, ponieważ tego też trzeba być nauczonym. A stres ma to do siebie, że utrudnia analizę, utrudnia refleksję jakiegokolwiek rodzaju. Taka jest zresztą jego rola. Pod wpływem stresu, czyli pod wpływem presji czasu, bo myślę, że to jest tożsame. Stres to jest reakcja na presję czasu, kiedy trzeba coś zrobić szybko. Nie ma wtedy czasu na zastanawianie się i to naturalne, że bierzemy wtedy to, co najlepiej znamy. Rzeczy i procedury, które są nam najlepiej znane, które są sprawdzone, które już wiemy, jak działają. Jeżeli te procedury są błędne i potem prowadzą do dalszych stresów, no to jesteśmy w błędnym kole. I tak niestety funkcjonuje w dużej mierze nasze współczesne, światowe społeczeństwo. Dlatego jest tyle problemów, dlatego jest permanentny stres, dlatego są konflikty, wojny, no i tak dalej. Już nie będę się rozgadywał, wiecie jak jest. Natomiast w moim osobistym doświadczeniu szczególnie mnie uderzyło, jak dużą rolę odgrywa w tym błędnym kole niepewność. Niepewność tego, czy postępuje się słusznie. Niepewność tego, co należy zrobić. Teoretycznie, jak człowiek jest niepewny, co robić, to powinien usiąść i się zastanowić. Ale to tylko teoretycznie. Tak powinno być. Ale jeżeli działamy ciągle pod wpływem stresu, a dzisiejszy świat już na starcie nam tych stresów nie szczędzi, to nie ma jak usiąść i się zastanowić. Być może nawet nie wiemy, że powinniśmy usiąść i się zastanowić. Żyjemy w przeświadczeniu, że powinniśmy robić tak, jak nas nauczono. Jeżeli nauczono nas agresji, to reagujemy agresją. Tym bardziej. I od tego chciałem pierwotnie zacząć, że agresja, bycie w stanie agresji ma pewną bardzo, oczywiście krótkowzrocznie i powierzchownie, ale bardzo dużą zaletę z punktu widzenia samopoczucia. Otóż wejście w ten stan wyłącza poczucie strachu, wyłącza poczucie niepewności. Nie wiem, czy ktoś z Was tego doświadczył. Ja tak. I dlatego wiem, jakie to może być atrakcyjne dla ludzi, którzy notorycznie są w tym stanie niepewności, są w stanie strachu, w stanie ciągłego zamartwiania się. To właśnie od takich ludzi doświadczyłem wielu ataków agresji. A także są mi znani osobiście ludzie, którzy właśnie w ten sposób najwyraźniej funkcjonują. Oni na co dzień są strasznie niepewni, strasznie sfrustrowani, zagubieni wręcz. A jednocześnie działają pod silną presją, pod silnym poczuciem obowiązku, wręcz taką jakby autotyranią, którą zapewne ich nauczono w ich domu. Więc w momencie, kiedy nagle włącza im się tryb agresji, kiedy nagle czują, że wiedzą wreszcie, co należy zrobić, kiedy nagle znika to poczucie niepewności, pojawia się pewność i żeby wreszcie mogą wyładować te wszystkie swoje frustracje bez wyrzutów sumienia, to jest bardzo, bardzo kuszące i może być wręcz uzależniające. I takie działanie złości jest potrzebne przy założeniu, że złość jest adekwatna. Wtedy rzeczywiście, żeby zrobić coś raz a porządnie, nie można się wahać. Trzeba zmobilizować swoje siły. Ten mechanizm ma swoje zastosowanie. Gorzej, jeżeli jest to po prostu takie niekontrolowane odbicie umysłu, który jest już tak ściśnięty stresem, że nie jest w stanie inaczej zareagować. Także z jednej strony
gorliwie potępiam każdego, kto wrzeszczy na dziecko. Z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć. Nie wiem, gwoli uzupełnienia, czy słyszeliście o takich zwyczajnych, niezwyczajnych ludzi, którzy pod wpływem nagłych okoliczności zdobywają się na czyny, na które normalnie nigdy by się nie odważyli. Nieraz bohaterskie czyny, albo wyjątkowo heroiczne, dostają nadludzkiej siły. To jest właśnie przykład działania takiego mechanizmu. Nie wiem, czy słyszeliście o tak zwanych berserkerach. Byli to, ile dobrze pamiętam, skandynawscy wojownicy, znani z tego, że wpadali w szał bitewny i byli wtedy bardzo niebezpieczni, nie czuli bólu, nie czuli strachu. Też rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie lubili być w takim stanie. Jako człowiek, który permanentnie jest w stanie strachu i ciągłej niepewności, to bardzo kuszące, żeby być właśnie w takim szale i wreszcie móc tego nie czuć. Problem w tym, że później ten szał mija i przychodzi kac moralny, kiedy człowiek sobie uświadamia, co też nawywijał. Także współczuję wam wszyscy furiaci, współczuję też waszemu otoczeniu i mam nadzieję, że znajdziecie każdy z was jakiś sposób, żeby wyjść z tego błędnego kręgu. Ja z niego wychodzę bardzo dużym kosztem. Kosztem depresji, kosztem lęku, kosztem być może załamania zdrowia fizycznego, ale nie żałuję. I mam nadzieję, że uda mi się w końcu rozwinąć na tyle, żeby radzić sobie ze stresem bez tych ogromnych poświęceń i jednocześnie bez wyżywania się na innych. Na razie.